Marzanka, Marzanka. A cóż to za owoc? Przepraszam, lecz nie wiem, dlaczego ta posel za chwilę zostanie spalona. Od dawna mnie trafi pytanie, kim była Marzanka? Skąd zwyciężył ten się? Proszę Państwa, dość tych baśni. Niech uczony nam wyjaśni, skąd się wziął ten zwyczaj, skąd Marzanna tajemnicza. Co Pan, Panie Profesorze, o Marzannie rzec nam może? Cała sprawa Marzanny dawny czasów sięga. I nie jeden kronikarz pisał o tym w księgach, że bogini Marzanna była niegdyś czczona, na ziemię, gdzie mieszkała słowiańskie plemiona. Ja wraz z uczonymi sądzimy, że Marzanna to już symbol zimy, bogini zła i śmierci, co całą przyrodę, ziemię, rzeki i drzewa skuba lodem. Ludzie tęsknią, bo chcą się słońcem cieszyć. Przyjście wiosny, jak obity dnem, przyspieszyć. Jest, gdy ziemia tajała, gdy spływały lody, srogą zimę Marzanna przycali do ognia. Stąd bierze swój początek, panowie i panie. Piękny zwyczaj ludowy, typienie Marzanny. Za uczony wykład, pięknie dziękujemy. Teraz o Marzannie wszyscy wszystko wiemy. Więc wy zwyczajem dziś się stało zadość, wynieście Marzannę, bo jej każdy ma dość.